Gęsto zasnute chmurami niebo, z którego obficie sypał śnieg. Minusowa temperatura i przejmujące zimno nie odstraszyły widzów ani jeźdźców podczas tradycyjnego pochodu w Bieńkowicach. Na procesji w gminie Krzyżanowice doliczyliśmy się 81 koni. Ludzie chcący podziwiać to ciekawe i rzadkie w innych regionach kraju widowisko zebrali się już na długo przed rozpoczęciem marszu. Wśród uczestników i widzów można było spotkać osoby, dla których spędzanie poniedziałku wielkanocnego na procesji jest już tradycją i nie straszna im brzydka pogoda. Co roku oglądacie te procesje? Tak, każdego roku. Wcześniej mąż też jeździł, ale jednak już są teraz dzieci i obawiam się troszeczkę. Jednak to jest koń, to jest zwierzę, więc wolimy teraz oglądać tylko. To jest tak tradycja, co roku coś pięknego. Pieczę nad organizacją tego wydarzenia sprawował sołtys Bieńkowic. Bardziej pogoda przypomina święta Bożego Narodzenia niż święta wielkanocne, no ale pogody to my nie wybieramy. No, data już jest, że tak powiem, 6 kwietnia, no ale no, śnieg jest. No ale wielkanocna tradycyjna procesja konna się odbędzie, także problemu nie ma żadnego. Właśnie, ile w tym roku pojawi się tutaj jeźdźców? To jest tak trudno powiedzieć, ile dokładnie będzie. No, przewidujemy około 70 koni, no ale jeżeli będzie taka pogoda, no to te konie, które przyjeżdżają z bardzo daleka, no mogą się akurat nie pojawić, no bo wiadomo, że pogoda jest przeszkodą. Jak wygląda trasa przejazdu? Wyruszamy tradycyjnie, tutaj zbiórka jest na ulicy Pomnikowej, wyruszamy spod kościoła punktualnie o godzinie 1:00, jedziemy w kierunku jakby Bojanowa, następnie po granicach z Wojnowicami, z Raciborzem przy Sudole, tam jest krótka modlitwa przy kaplicy świętego Urbana, następnie wzdłuż granicy z Raciborzem i jedziemy aż do ulicy Odrzańskie, tam są tradycyjne wyścigi konne i później z powrotem ulicą Pomnikową, tu pod kościół i w kościele już nabożeństwo dla wszystkich uczestników procesji. Wielkanoc jest najważniejszym świętem w tradycji chrześcijańskiej oraz obrzędowości okresu wiosennego. Święta Wielkiej Nocy, podobnie jak Boże Narodzenie, obfitują w bogactwo zwyczajów ludowych, z których obecnie już tylko część wykazuje żywotność. Wśród nich są liczące sobie kilkaset lat tradycji konne procesje, dlatego muszą się odbywać, niezależnie od aury. Już bywały gorsze warunki, więc no trudno, trzeba przyjąć je takie, jakie są i zgodnie z tradycją jechać pobłogosławić wszystkie pola, by było dostatnie później dla rolników i dla naszych mieszkańców. Najpiękniejsze jest to, że się dotrzymuje i jest to organizowane w zgodzie z tradycją wielowiekową, która tutaj jest na Raciborszczyźnie, między innymi u nas w gminie w Bieńkowicach. No i jestem zadowolony, że znajdują się i miłośnicy koni i tradycji chrześcijańskich, by kultywować te piękne tradycje. W jednej z bryczek w tym roku po raz pierwszy w roli zastępcy wójta gminy zasiadł Grzegorz Swoboda. Oczywiście jako widz już prędzej w poprzednich latach byłem tutaj gościem systematycznie, brałem udział w pokazie wyścigów i w samej procesji. Same wydarzenie to przede wszystkim wydarzenie kulturalne, już związane z tą miejscowością. Tutaj chodzi o podziękowanie przede wszystkim Panu Bogu za plony, o prośby o kolejne lata, żeby te plony były po prostu solidne, żeby był urodzaj, żeby nie było nieszczęść. Pan Alfred Grzybek od kilku lat dumnie kroczy na czele pochodu, trzymając w ręku symboliczny krzyż z postacią Pana Jezusa, który owinięty jest czerwoną szatą. To ogromne przeżycie i ważne wydarzenie, podkreśla mężczyzna. Od kilku lat tak jeździmy, w trzech jeźdźców na czele procesji, w środku krzyż, no z boku dwóch jeźdźców jeszcze nie. A szczególnie, ma to jakieś szczególne znaczenie, właśnie ten układ, te liczby? To znaczy, to było od tradycji, tak już kiedyś parę lat do tyłu jeżdżono i myśmy podtrzymywali tą tradycję, co było od kiedyś, nie, od dawna. Proszę powiedzieć, jak pan przez lata obserwuje tę tradycję, bierze w niej udział. Co jest w tym najpiękniejszego? No to jest dla nas, dla mieszkańców, ta procesja konna to ma takie nadzwyczajne wydarzenie. Nie? To już cały tydzień żyjemy tą procesją konną, przygotowujemy te konie. W tej chwili jest mało koni, w samych Bieńkowicach to sprowadzamy kolegów z zewnątrz, nie? Żeby jak najwięcej tych koników było. A jak te przygotowania wyglądają? Na czym to polega właśnie? No, ten tydzień polega na tym, są czasami konie nieujeżdżone, to trzeba dopiero ujeździć konie, trzeba koniki wyczyścić, upielęgnować, no i po prostu one stoją prawie że większość przez cały rok i to one są bardzo spłoszone, nie? Żeby je trochę pojeździć, przygotować ich, żeby mogły
pomiędzy ludźmi chodzić. Tak jak teraz pani widzi, pani się w tej chwili nie boi w ogóle już, a przecież się pani bała. No bo tak je próbujemy dostosować. Procesja jest pięknym, wzruszającym widowiskiem. Przede wszystkim to przeżycie religijne dla rolników, którzy dziękują za plon i proszą o urodzaj. Z drugiej strony to barwne widowisko, które co roku przyciąga rzesze widzów. Zawsze tu przyjeżdżamy zobaczyć procesję konną, konie i potem wyścigi. Wszystko zależy od aury, jaka jest, nie? Bo wiadomo, że im dalej ludzie przyjeżdżają, żeby to zobaczyć, ale jak jest bardzo brzydka pogoda, no to nie sposób, żeby całkiem z daleka tu przyjechać, nie? Ja na przykład od 71 roku jeżdżę w siodle, nie? Od 2000 roku to jeżdżę z krzyżem już tutaj w środku, a przedtem jeździłem z boku parę lat, no ale niestety ci starsi, którzy jeździli z przodu, już się wykruszyli. Piękna procesja po raz kolejny odbyła się prawie bez przeszkód, bo choć zdecydowana większość koni cierpliwie maszerowała poprzez deszcz ze śniegiem, znalazło się i kilku indywidualistów, którym nie w smak była powolna defilada. Wierzymy, że podczas późniejszych zawodów niepokorne zwierzęta znalazły się w swoim żywiole.